Ida Nowakowska relacjonuje na Instagramie Marsz ku Pamięci Pawła i chce walczyć z Imperium Zla. Ida Nowakowska nigdy nie obawiała się publicznie mówić o swoim podejściu do spraw wiary. Celebrytka wielokrotnie wyznawała, że Bóg i religia są dla niej niezwykle ważne. Rozwój duchowy i częste wizyty w kościele to nieodłączna część jej życia. Nic więc dziwnego. Gdy została mama, zdecydowała się nie byle wychowywania swojego synka Maxa blisko Boga. Była studentka Professional Performing School oraz absolwentka Wydziału Filmu, Teatru i Telewizji Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wypowiedziała się ostatnio na temat nowego pomysłu konserwatywnej organizacji Ordo Iuris. Jak się okazało, fundacja domaga się wprowadzenia religii na egzaminie maturalnym. Swoje sugestie działacze argumentuje tym, że wielu uczniów mogłoby wykorzystać z wyniki w rekrutacji na wydziały teologiczne. Kropka. Poza tym, jak twierdzą konserwatyści, religia nie powinna być gorsza niż etyka czy historia sztuki. Choć pomysł został mocno skrytykowany w polskich mediach, Ida Nowakowska jest jednak innego zdania i popiera odważny pomysł Ordo Iuris. A to świetnie. Dlaczego nie? Fantastycznie. Ja zdawałam również maturę z wiedzy o tańcu. Bardzo trudny przedmiot. Uczyliśmy się 9 lat w szkole baletowej tego przedmiotu i jest to chyba raczej dość niespotykane. Religia jest wszechobecna, więc myślę, że znajdzie się wiele osób, które może później chciałyby studiować teologię czy inne kierunki związane z religią i będzie to im pomocne w dalszej drodze i rozwoju, powiedziała gwiazda TVP w rozmowie z Pomponikiem. Ostatnio Ida Nowakowska pochwaliła się w mediach społecznościowych nagraniem z Marszu Papieskiego, który odbył się 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Na krótkim filmiku umieszczonym na instagramowym profilu prezenterki TVP była tancerka pozuje z papieska flaga. A w marszu towarzyszy jej mąż oraz synek. 02.04.2023 rocznica śmierci wybitnego Polaka papieża, świętego Jana Pawła II. Polska i Ameryka walczyły z Imperium Zla. Jak widać, walka nadal trwa. Można przeczytać pod postem. Tym samym prowadząca pytanie na śniadanie odwołała się do afery, która wybuchła po premierze filmu Franciszkanska 3. Dokument opowiada bowiem o zaniedbaniach duchownych i tuszowaniu przez Jana Pawła II pedofilii wśród podległych mu księży. Pod nagraniem opublikowanym przez Idę Nowakowska pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wielu obserwujących zdecydowanie wspiera prezenterkę. Jestem pokoleniem Jana Pawła II i zawsze będzie w moim sercu, napisał jeden z internautów. Gratuluję odwagi. Mało kto ją ma w dzisiejszych czasach, skomentował ktoś inny. Nie zabrakło jednak także odważnych głosów sprzeciwu. Jak widać, nawet wśród obserwujących Nowakowska nie brakuje osób oburzonych ostatnią aferą. Wybitnego Polaka, który chronił pedofilów. Bardzo wybitny, napisał oburzony użytkownik Instagrama. A ja toczę walkę ukrywaniem pedofilii, nieważne czy był to znany Polak, czy Czech, czy ktokolwiek inny. Nie wiem, jaka pani toczy walkę, czytamy. Żeby nawet na papiezu robić politykę, podsumował jeden z komentujących. Co na to wszystko Ida Nowakowska? Czy prezenterka odpowie na wypowiedzi internautów?